Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Title Tuesday. Mamy 1 grudnia 2020. Bardzo ładna data. Godzina 19 się zbliża. Title Tuesday, czyli turniej 11-rundowy. 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. W tym turnieju bierze udział bardzo wielu silnych arcymistrzów z Europy i świata. Między innymi tutaj pierwszy numer startowy otwiera Hikaru Nakamura. Tradycyjnie można by powiedzieć, bo ranking, który na czeskomie posiada, jest najwyższym rankingiem aktualnie. Cały czas ten prym wiedzie. Mamy tutaj byłych mistrzów świata w szachach szybkich, czyli Dubowa. Mamy Dierowa, to jest czołówka, ścisła czołówka światowa, moi drodzy. Wielu też tutaj się kryje za tymi nickami silnych zawodników, silnych arcymistrzów. Mam nadzieję, że uda się z kimś tam spotkać. No będzie to oczywiście sprawa niełatwa, ale no, zrobimy wszystko, co w mojej mocy. W każdym razie, do rozpoczęcia mamy niecałe 6 minut, 500 ponad zawodników już zapisanych. Witam Cię, Pulchny05. Siemanko. Tutaj już sprawdzam, czy wszystko działa. Witam Cię, ten taki szachista. Już tutaj zamykam przeglądarki, tak żeby wszystko już huczało. Cześć, Fikcja51. Witam serdecznie. Trilhirhart, Stefczyku, cześć, witam wszystkich. Jeszcze jak nas się pojawi trochę więcej, to ogłoszę turniej, ale osoby, które śledzą fanpage'a, to pewnie już wiedzą. Krzesimir, witam cię serdecznie. Farmerzysta, witam. Siema, siema, cześć. Val z Was. Jakie trudne niki macie czasem. Łamię język na nich. Wrukins. Dobry, dobry, dobry. Stefczyku. Wbiłem 1800 w blicu i bulecie na liczes. No, to jesteś widać poważnym zawodnikiem. Zobaczymy, jak tam będzie. Farmerzysta. Nie wiem, jak dzisiaj forma. To się wszystko okaże. No cóż, wtorek jest takim dniem, gdzie trochę mam więcej pracy, więc na pewno ten organizm jest lekko wypompowany, ale no, myślę, że będzie dobrze, zobaczymy. Nastrój mam spoko, więc miejmy nadzieję, że nie popełnię jakiejś gafy. Oczy tylko muszą być szeroko otwarte, więc będzie dobrze. O, 90 zadań dzisiaj zrobiłeś, bardzo dobrze, Pulchny, tak, trzymać. Proponuję robić co najmniej 50. No, wieczór z szachusiem. Jak wam umilam czas, tym bardziej mi miło. No, ale jestem w charakterze przede wszystkim treningowym. W tym Title Tuesday chcę sobie powalczyć, ale nie ukrywam, że zawsze wyniki tutaj troszeczkę rajcują i będę walczył. No, będę walczył jak zawsze. Zobaczymy, jak wyjdzie. Co godzinę możesz robić 50 zadań. Cześć, Piotruś. Tak, tutaj promocja w Biedronce, trzeba się ogłosić. Obstawiłem u Bukmacherów, że Szachuś dziś w pierwszej trójce. No to stary, chyba straciłeś pieniądze. Trzeba było lepiej rzucić tego, donate'a Szachusiowi złotóweczkę, niż tam obstawiać grube miliony. Nie, no dzięki, ale to wiecie, to mierzmy siły na zamiary tak naprawdę. Dawno nie widziałem Polaka, który był w pierwszej trójce i mówię tu o arcymistrzach. Co dopiero moja skromna osoba. Cześć i czołem, Piotrze, witam Cię. Karol Chora, witam Cię serdecznie. Dziękuję za followa. Maksim, ja obstawiam, że Szachuś wygrywa z Nakamurą. No, trzeba jeszcze z nim zagrać, a to nie jest łatwe parowanie. Musiałbym powygrywać z 5 z rzędu. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mamy do rozpoczęcia 2,5 minuty. Coś tam wykluczyło. Piotrka wykluczyło na 600 sekund. Coś tam poszło nie tak. Witam Cię, Zibi. Dzień dobry, dzień dobry. No moi drodzy, cóż, mamy 2 minuty jeszcze na szybkie pytania, odpowiedzi, rozmowy.
Myślę, że kilka osób już z nas jest, ja to podczas streama jeszcze przypomnę. 3 grudnia w czwartek robię turniej z okazji ukończenia roczku przez kanał Pan Szachuś, więc będziemy sobie... Polchny, polchny, nie rozpieszczaj mnie, serdecznie Ci dziękuję. No, chłopaki, o Chryste Panie, to jest dla mnie nowa sprawa, ja aż się zawstydzam i rumienię, jak dostaję donaty. No ale cóż, przyznam się szczerze, że sam je rozdaję później. Edo S, dzięki serdecznie za followa. Dzięki za powodzenie w turnieju. W jakim wieku grałem najwięcej w szachy? No, od 5 roku życia tak naprawdę, a intensywnie tak bardzo mocno, ciężko powiedzieć, no 13 lat jak skończyłem, to może najwięcej. W okresie 13-19, po maturze kiedyś pojechałem na turniej i rozegrałem, przepraszam, na turniej, to nie był jeden turniej. Tuż po maturze w 3 miesiące zagrałem chyba 5 czy 6 turniejów, takich klasycznych. To może wtedy intensywnie to wyglądało, ciężko powiedzieć. Jak wygląda różnica rozwoju zawodnika po kroju na przykład 1600, a na przykład 2400? Różnica rozwoju, no przede wszystkim na 2400 jak jesteś i chcesz wyżej cisnąć, że tak się wyrażę, no to grają tu na pewno już niuanse w większym stopniu i no więcej wariantów trzeba się uczyć, większe zrozumienie szachów, a na pokroju 1600 no to jednak jest łatwiej osiągnąć troszeczkę wyższy poziom. Od 1600 powiedzmy do powiedzmy 2000, tak? No teoretycznie jest łatwiej, ale to każdy ma swoje poprzeczki, więc to też nie jest tak łatwo jednoznacznie twierdzić. Zresztą jak to w szachach, nic nie jest do końca tak łatwo stwierdzić jednoznacznie. Nie przewiduję na razie, Piotrze, w tym turnieju wyniku. Mam nadzieję, że zrobię 11 z 11, aczkolwiek nie wiem, zobaczymy. Nie, słuchajcie, no trenuję. Trzeba mieć takie luźne podejście. Im luźniejsze, tym lepiej. Wiesz co, nagram na Liczesie i na Chesscomie. Na Liczesie lubię, bo turnieje się nie zaczynają. Na Chesscomie, a też lubię na Chesscomie. No dobra, słuchajcie, jedziemy. Pierwsza partia czarnym kolorem. No to C5. Dobra, C3. Takie ruchy są znane. Zaatakujemy piona. No i D6. Pytanie, czy bić, czy nie bić. Chyba trzeba bić. Mam C7, taki ruch kiedyś widziałem. Tu atakujemy. Skoczek. Taki ruch. No taki ruch jest możliwy. Skoczek D7 zagrajmy. Cały czas grozi bicie, aczkolwiek nie do końca wiem, czy na przykład po roszadzie takie bicie będzie dobre. No odstraszymy tego gońca. Wybił, wybił. No i okej, para gońców i jest fajnie. Myślę, że... No właśnie, teraz ciekawe, czy tutaj... Ja myślę, że... No, bardzo fajne prześwity przede wszystkim. Tu może zbić. Nie, no bicie to może nie będzie zbyt najlepsze. A zagrajmy sobie goniec B5 po prostu. Może taki ruch, żeby go przytrzymać. Ciężko powiedzieć, słuchajcie. Tak, zagram D5. Zamknę tą pozycję. On nie ma białego Polaka, który będzie mnie tutaj straszył. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie spoko. Jakieś A4. No właśnie, może tak zagrać. Mogę też sobie przerzucić tak tego gońca. Tylko pytanie, czy tutaj mi tego gońca nie zaatakuje. Na razie tak. Wszystko w swoim czasie. No właśnie, zagrajmy sobie tak. Dziwnie gra, powiem szczerze. Zagram mu G5. I goniec E7. Tutaj przygwożdżę. Figury wyprowadzić trzeba po takim ruchu. O właśnie, tego gońca tutaj przeprowadzę z tej strony. Tak go nieco pomęczę. Obym tylko tutaj na linii nie przegrał. Nie, no goniec zawsze będzie pilnował pola B1. Dobra, tu sobie czmycham. Jakieś plany takie może. Jeszcze krótka roszada nie jest wykluczona oczywiście. Wow! Jak dają to brać? Wow! No to nieźle. No tutaj myślę, że muszę to lekko olać. Zagrajmy tak. No dobra. Do góry. Pion więcej po prostu. Teraz trzeba zrobić już... Oddaję jakość. Biorę. No i teraz roszada, nie ma wyjścia. Różnobarwne. Ja
Ja, z jakim planem? Ten, na tego pionka oczywiście muszę uważać. No to lecimy tak. Jak ten pionek pójdzie do przodu, to też nie muszę reagować, bo dwie wieże zawsze pilnują tej ósemki. Tutaj coś będzie kombinował. Nie, no dobra, trzeba brać pionki. Tutaj wymienię sobie hetmany. No to jest dosyć łatwa chyba wygrana. Tak mi się, no tak, chyba to jest łatwa wygrana. Tutaj cudów nie może, nie ma opcji chyba na jakieś tam cuda, powiedzmy. Ale zawodnik też National Master, czyli taki mistrz FIDE, powiedzmy. Okej, tutaj to chyba zagram. Jeżą. Teraz tak, jak zbije, on mi zbije. Grozi drobienie hetmana, ale tym pionkiem uciekam. On tu. O kurczę, to będzie źle. A zaraz, a jak tak pójdę? To mi zbije wieżą. Ten pionek będzie dochodził do góry. Tu. O kurczę, blade, to nie tak łatwo jednak. To źle zagrałem. No dobra, zagrajmy bezpiecznie. On mi zbije pionka. To jeszcze technicznie muszę trochę powalczyć. Już myślałem, że ten pionek dochodzi, jednak nie. No dobra, szachuś, trochę pomyślałeś w końcu. Tak już bym żałował. Serdecznie dziękuję za followa. Tak, no to idę do góry. To do góry. No dobra, tak można, oczywiście. Wieżę mi weźmie. Aha. Tak, tu się zasłonię. Tutaj. No dobra, tu już jest ok. Myślę, że w miarę czysto. W miarę. No trzeba myśleć jednak o obronie. Tutaj grozi dorobienie hetmana. No goniec się wróci, więc wtedy zbije gońcem oczywiście pionka. Dwa pionki więcej, różnobarwne. No to jest na pewno wygrana pozycja. Grozi wzięcie gońca teraz. Mogę nawet dać takiego sprytnego szacha. Nie może zbić, bo dorabiam hetmana. Tu zaraz zwiążę to paskudztwo i dorobię sobie hetmana. No i mamy zwycięstwo w pierwszej partii. Dobrze, jest dobrze. Emil Matysiak, witam cię serdecznie. Na Chesscoop też są zadania za darmo, polecam. O, dzięki za informację. Witam maksymalna moc, witam szachmata 1, 2, 3, 4, 5. Wszystkich zebranych, witam oczywiście. W 12 ruchu grałbyś G6, potem goniec G7 i roszada. W 12 ruchu, zerknijmy.
Wiesz co, ja bym tak nie grał, to bym osłabił sobie pola, a przede wszystkim goniec pilnuje mi tego pionka. Tutaj liczyłem na bicie i bicie gońcem z dobrą grą czarnych. No ja tutaj domku nie tworzę, według mnie to jest zły pomysł. Zawsze skoczek G5, skoczek na E4 są takie opcje, no jednak tego bym nie zrobił, też bym odradzał. Początek spoko. Cześć Adamie Rasti, witam serdecznie. No, flopsy na razie jest ok. No, na razie jest ok, chociaż ciężko powiedzieć, jak tutaj to wszystko będzie wyglądało. Chciałoby się to czuć moc sprzed 10 lat lub 12 gdzieś mniej więcej. No, ale teraz człowiek bardziej doświadczony, dojrzalszy. No dobra, w każdym razie turnieje mają to do siebie, że jak wchodzą, to wchodzą. No, jest, że tak powiem, forma. Znaczy, jak jest forma w turnieju, no to lecisz jak czołg, nie do zatrzymania jesteś. Tak też bywało. Witam cię, Ustiur. Dzięki serdeczne. Aha, tutaj też zamontowałem wyniki. Będę musiał uaktualniać. To będę uaktualniał, tak? Chyba wiecie, o co chodzi. Prawy górny róg, 1 na 1. Dobra, w razie czego. No, Maksim, jak dostanę na Kamurę, to pociśniemy. Słuchajcie, mój znajomy, pozdrawiam tutaj Kamila Plichtę z drużyny, wygrał z Hikaru na Kamurą w internecie i to w pięknej partii. Nie wiem, czy ze dwa razy nie wygrał, więc no jest do ogrania jak najbardziej. No ale Kamil jest niezłym teoretykiem i taktykiem, więc trzeba bardzo uważać. No to nawet nie wiem kiedy. Napiszcie do niego, jak macie ochotę tą partię zobaczyć. On się tak jakoś nie chwali tymi skalpami, a powinien. Czy jutro wrzucę ten film? Nie wiem, czy jutro wrzucę. Prawdopodobnie nie. Jutro jeszcze nie wjedzie ten film. No tak, jedna partia bliżej na Kamury. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczmy, jak tam tu grają najlepsi. Arcymistrzowie. O, już kolejna partia. Mistrz międzynarodowy z Rosji. No dobra, jedziemy. Widać, że całkiem chyba solidny zawodnik. No dobra. Zagrajmy tak. Może skoczek D2. I goniec na D3. Na razie wyprowadzenie figur względnie wzorowo. Może Hetman E2, niech on zbije. Tutaj się będzie rzucał. No proszę. A3 mogę zagrać. Bicie jest niedozwolone, bo wieża A1, a grozi już taki ruch B4. Co on się tutaj tak rzuca? Miejmy nadzieję, że taktyki żadnej nie podstawiam. Sobie z tego skoczka przerzucam, żeby tutaj się władować. A A5 będzie jakieś możliwe. Te A5 będzie chyba groźne. Chociaż z drugiej strony B5 zagram chyba.
Jednak nie. Trzeba tutaj pilnować. Ależ on tym hetmanem tu się, słuchajcie, nieźle rozpanoszył. Aż. O kurczę. No to tego nie widziałem. To było dosyć proste. Tracę po prostu jakość. A zaraz tutaj chyba mam ruch, a nie. Oj, tak prosto podstawić, no to jest przykre. Także widzicie, jak dzisiaj z formą, niezbyt dobrze. No muszę to zbić. Tu jeszcze mam taki ruch. Chyba nie tracę jakości. Tak, nie tracę jakości, ale mi tutaj pionka zdejmuje i mam słabą strukturę. No ale jeszcze do gry. No, a nawet w ten sposób to lepiej. No wygląda to tragicznie. Ale spróbuję. Będę grał po prostu na remis. Teraz nie ma wyjścia. No właśnie, tutaj się pakuje. Oj, zapomniałem o tym. Tu nie mam gońca na C3. No szachuś, szachuś, szachuś. Żeś się nie popisał. Trzeba bić. Wyjścia nie ma. Strasznie. Ale to jest przegrana końcówka, oczywiście. Totalnie, ale to wzorowo przegrana. Ale przecież on bije mi tu gońca. Kompletna warowacizna. Nie ma co grać. No dobra, nie ma co grać, bo jak bije tutaj, to mi daje szacha i wygrywa. Jeszcze czasu mniej. Niezbyt jestem zadowolony z tej partii, ale coś mi tu za przeproszeniem śmierdziało. Sorry za wyrażenie, że tu hetmanem się tak władował. Coś czuję, że to nie było zbyt dobre. Zaraz zerknę, no programy tu podpowiedzą szybko. Cóż za sytuacja. No tu jest wszystko generalnie chyba normalnie. Jeszcze tylko czytam wasze komentarze. Jak sobie oglądam streamy Hikaru, to on raczej... Ma straszny luz w internecie i sobie kawę robi podczas partii. Wiesz, ale no, Nakamura jest piekielnie silnym zawodnikiem. On to tak jak, no słuchajcie, no, jak ja bym na przykład miał tutaj w turnieju samych zawodników z trzecią kategorią, no to też bym miał totalny luz, tak? On po prostu uważa się za najlepszego na świecie w Blica. Znaczy, nie uważa się, no po prostu jest jednym z najlepszych w Blica, więc nie dziwne, że ma duży luz. O Chryste jedyny, 5 dych wleciało. Emil Matysiak, serdecznie ci dziękuję, chłopie. Boże święty, ale mi miło, ale mi głupio. Słuchajcie, głupio, miło, szczególnie miło. To ja będę częściej tak przegrywał i możecie sypać. Nie no, żartuję. Kurczę, bardzo serdecznie dziękuję. Przyda się na pewno na donaty dla innych stwórców, bo tak też czynię póki co. Więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Już czytam dalej komentarze.
Panie Krzysztofie, robi pan świetną, a właśnie to Ed Emila, robi pan świetną robotę i proszę nie przestawać, chociażby dla tej garstki ludzi. No ale jest nas coraz więcej, ja się cieszę, że jesteście, to nie jest wcale taka garstka. Oglądam wszystkie pana filmy i codziennie oczekuję na kolejne. No codziennie są na razie filmy i taki jest zamiar póki co, także serdecznie dziękuję Emilu Matysiaku, pozdrawiam i dobrej zabawy. Czy turniej info na Facebooku z okazji roku 3 grudnia to dla wszystkich, czy ktoś z niskim rankingiem? Dla wszystkich oczywiście. Ja tam szczegółowo nie pisałem ze względu na ranking czy umiejętności. Dla wszystkich jak najbardziej. Wszyscy mają szansę wejść. Cześć Łukaszu, pozdrawiam Cię. Subskrypcje na Twitchu w Rodku będą w momencie, gdy przekroczę progi. Jednym z progów jest, no niestety, średnia liczba widzów 75. No, nie mogę tej liczby przekroczyć. Aczkolwiek na YouTubie też będę streamował. Chociaż na Twitchu lubię, ale i tu, w zależności jakie wydarzenie. Mam nadzieję, że się uda tam dojść do tych progów. Co będzie w tą rocznicę? Turniej 5 minut plus 1 sekunda. Info jest na Facebooku. Też o 18 jest turniej do 20, a o 17 będziemy sobie rozmawiać, jakąś ciekawą partię przeanalizuję klasyczną, o ile mi tam podrzucicie, a jeśli nie, no to ja sobie sam wybiorę. No i będę streamował wasz turniej, będę komentował na żywo wasz turniej, nasz turniej, przepraszam. No i do wyboru, do koloru, pytania, odpowiedzi i tak dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy raz coś takiego będę robił. Co sądzisz o słabszej formie Carsena i przegranej? To znaczy, no Carsen, słabsza forma? No może i tak, ale ma urodziny chłopak, no dajcie też mu pożyć, no nie może być cały czas w najwyższej formie. A Wesley So jest ogromnym talentem, nie wiem czy czytaliście jego historię. On pochodzi z Filipin, z tego co tam pamiętam i czytałem, to biologicznych rodziców, nie wiem czy zostawił, czy oni go tam jakoś nie wychowywali, ciężko mi powiedzieć teraz, ale wyprowadził się do właśnie USA i rozpoczął karierę, grał te szachy tam, tak, niezwykły talent, nawet nie wiem czy on miał w ogóle trenera kiedykolwiek. No i dojść do czołówki światowej bez trenera to też w zasadzie jest niemalże niemożliwe, ciężko powiedzieć, może niesamowity talent. Warto o nim poczytać. Book praise, ja cię gwiżdżę. Bok, o Jezus Maria, znowu pięć dych. No słuchajcie, rozpieszczacie mnie serdecznie, dziękuję ludzie. To jest niesamowicie miłe. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. O rety, rety, czytam dalej komentarze. Zawstydzacie mnie, ja się muszę skupić tu na szachach, a wy mi rzucacie złotówki. Nie rzucać już. Nie rzucać tych zetów. Oszczędzajcie. Kryzys idzie. Dzięki serdeczne. Czytam dalej. Aha, że będą nagrody w turnieju za donaty. Spoko. Pulchny. Będzie analiza Carlsen Lichao 2017. Tą partię muszę zerknąć. Dobra, słuchajcie, zagadaliśmy się. Kolejna partia. WFM, czyli mistrzyni FIDE. Francuska zawodniczka. D4. No dobra. Jedziemy. No to nasze standardowe debiuty. Wybaczcie tą też monotonność debiutową, że gram praktycznie to samo, no ale po prostu sobie to ćwiczę. I tyle. H3 to jest też ciekawe posunięcie w tym wszystkim. Dobra. No niech będzie E5. Okej, okay, niech będzie A5. Tutaj G4 prawdopodobnie dostanę, tak jest. C6 zagrajmy. Oj, C6, nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Tutaj wybijmy. Może tak, z opcją F5. Muszę tak grać szybko, prawdopodobnie. Pewnie to nie jest najlepszy wybór. Troszeczkę pewnie tutaj pokaczałem coś. Mi się tak wydaje. Tak czuję przede wszystkim w kościach. Ale grają tak ludzie. Zostawiają króla w centrum i lecą na króla po tej stronie. No prawdopodobnie wybicie jest dobre. No ale im ostrzejsza pozycja, może mniej zrozumiała, tym lepiej.
Taki ruch? To dziwne trochę zagranie według mnie. Chociaż z drugiej strony. Skoczek C4, nieprzyjemne. Aha, skoczek na F6 trzeba grać. No tak. Koniec G5 chyba ruch był słabszy. No dobra, teraz muszę zagrać król H8, to nie ma wyjścia. Zejść z tej niebezpiecznej linii. Wcześniej trzeba było wybić tutaj skoczek na E4 się pięknie ładował. Hetman C2. Myślę, że teraz tak. Zmuszam przeciwniczkę do wymiany. Chociaż powrót też jest ok, chyba. Tutaj tu mi wybije. Ale zaraz, a tutaj do końca jak wezmę? No wezmę. Nie widzę nic lepszego. Wezmę pionkiem, żeby tutaj gońcem zagrać. Jakaś długa roszada pewnie jest w zamyśle u białych. Hetman D2 tutaj chce mi zagrać. Dobra. No muszę królem na H7. Aha, tu grozi bicie na G7. No właśnie, tak też postąpiła tutaj ze mną. No tak. Straciłem pionka. Znaczy pionkach się wyrównało. Mogę wymienić hetmany. Przynajmniej spróbować. Spróbujmy, no. Wymienić hetmany. Cóż to za końcówka? Trochę chyba niefortunna. Gońca na D7 brakuje. Jakiś hetman G5 może. A nie, to goniec D7 wtedy. No właśnie. Bronić trzeba tu i tu. Zagram gońcem zaraz i się rozwinę figurami. Tutaj wieża chyba nie wchodzi. Tak, zagrajmy. Jak wieża na G8, to królem zagram na H7 i ta wieża tutaj będzie miała mało miejsca na ósemce. Ok, i wyprowadzam figury dalej. Mam plan taki: wieża C8, wieża C5. Tak, jeszcze tutaj obronimy piona. Wieża G5 może zagrać to tak. No cóż, staram się grać po prostu szybciej trochę. Też są plany czasem wzięcie skoczka na C3 i na D5 skoczkiem. Jak będzie ku temu okazja. Dobra, goniec mi atakuje wieżę. Nie widzę nic lepszego poza tym posunięciem. Z jakąś tam opcją. Takie jest bronienie po prostu. Tu jakieś opcje grożą? Nie, no to B5, B4. Tego skoczka odpędzić należy. No dobra, tutaj już raczej jestem lepszy. Mogłem zbić tu stępem. Tego nie zrobiłem.
Tak, może się uda. No dobra, udało się oszukać taktycznie przeciwniczkę. Jest punkcik, nie zdążyłem tamtej partii przeanalizować. No cóż, czytam, co tu piszecie. Analiza Carsten Lichao 2017. Coś mi ktoś pisał już na YouTubie w komentarzu. Jakaś dobra partia musi chyba być. Ja zobaczę tą partię, zobaczymy. W pierwszym dniu oddał remis, a ilość pomyłek Carstena była nietypowa jak na niego. Podstawił mata. No, to prawda. No, chciałbym być bez formy tak jak on i zajmować drugie miejsce i kosić 15 koła dolarów. Nie, no wiadomo, wymaga się od mistrza świata już perfekcji i wygrywania non-stop, prawda? No, ale dajmy chłopakowi odpocząć. Też wiecie... Tam chyba dziewczyną jest zajęty. No ale to na wyższym poziomie to niuanse decydują. Nie zawsze może być przecież super top top, tak? Ciągle w tym internecie grają w szachy. Podobno kogoś ma w drużynie, ale nie jeździ z nim nigdzie. Chodzi o Soul pewnie. Możliwe. Witam, spóźniony jestem. Cześć, mieszam beton. Macie te nazwy fajne. Aha, właśnie, punkty. Widzicie, przypominajcie mi punkty. Znaczy, ja sam muszę o tym pamiętać. Już aktualizuję. Ok. Może tak będzie łatwiej. Mam 2 punkty na 3 możliwe partie. Jeśli Carson ma dziewczynę, to coś czuję, że niedługo pożegna się z tytułem Mistrza Świata. Wiesz co, ale to od dłuższego czasu już ją ma, więc nadal gra świetnie. To jest kwestia chyba dostosowania się partnerki do Mistrza Świata. No tutaj nie ma wyjścia według mnie. No wiecie, kariera jest no ważna. No, jest Mistrzem Świata, jest wyjątkowy. Przede wszystkim jedyny na świecie w danym momencie od 2013 roku przecież dzierży ten tytuł. No i myślę, że ma tego świadomość. Pewnie chce pobić rekord ciągłości bycia tym mistrzem świata. Dzięki serdecznie MK Mińsk za followka. Także no, ale to temat na... temat przy piwie, o tak powiem. Można by gadać i rozkminiać, co by było gdyby. To już jego bajka. No ale fakt, niuanse decydują. Zresztą on prowadzi bardzo sportowy tryb życia. Dużo ruchu. Widać zresztą po jego sylwetce. Dzięki Christy za followka. Bardzo mi miło. Jest nas coraz więcej na Twitchu. Ok. Mistrz międzynarodowy z Kirgistanu. O, chyba z takim zawodnikiem o tej narodowości jeszcze nie miałem przyjemności grać. Po rankingu widzę 2700, że to jest ranking całkiem. No znowu królewsko-indyjska. Tym razem postaram się jakoś zagrać mocniej, Krzysztof. Kurczę, jakbym wiedział, że będzie F4, nie grałbym D6. No dobra. C5 i teraz grają B5. No zagram B5. Tak analizowałem sobie ostatnio tutaj partię. Tylko czy ja tam dobrze pamiętam? Tutaj trzeba chyba wybić. Chyba wybić trzeba. Hetman E2 grają, tak. Cóż, nie jest trochę to moja pozycja, ale pograłem jak pograłem. To nie jest źle, to oczywiście można w ten sposób sobie grać. Co dalej, panie szefie? Wybijmy to, jest okazja, żeby on skoczkiem wybił. Tylko czy to jest okazja? To jest pytanie. Skoczek na B4 może się właduje. Zagrajmy to skoczkiem. I co dalej?
Dupta plany. No właśnie, jak przeciwnik nie wysuszy, to będzie ciężko. Jakieś E5 pewnie zaraz za chwilę. Tutaj D5 trzeba wszystko liczyć. No tak, i skoczek się tam ładuje pięknie. Muszę jakoś tak spróbować tutaj przytrzymać. Jak za dużo wymienię, to też niedobrze, ale co robić? To trzeba. On zrobi jakiś powrót. No to stoi jak stoi. Zejdę tutaj z linii strzału. Jestem delikatnie mówiąc jechany. Pion, czysty pion mnie, nic nie powalczone tak naprawdę. Ale póki piłka w grze. Dobra, on tu chce mi dać mata. O rety, chyba mu się to może udać. O kurczę, blade. Tutaj? Tutaj, tutaj. Nie no, zaraz jeszcze tak chyba mogę zagrać. Dosyć ostro jest i tak dziwnie, dziwnie to wygląda. Nie lubię, jak na mnie jadą przeciwnicy. Zdwoimy wieżę. Zawsze to większa siła na chwilę. Tutaj muszę uważać na tego pionka, niestety. Taktycznie trzeba dobrze ogarnąć. Kurczę, ja mam mniej czasu. Za wolno gram. Jakieś tutaj opcje. Wybaczcie, muszę się troszeczkę skupić. Pograć szybciej. Chyba H6. Podstawiłem. Tak myślałem, że coś zaraz tutaj podstawię. O rety, ale pograłem. Takiego szacha nie widziałem. To jest po zawodach. O, bo ten pionek dochodzi. Kurczę, blade, no. A już czułem, że coś tutaj, jakaś szansa może zaistnieć. No cóż, cóż mam poradzić, słuchajcie. Cóż mogę poradzić? No pograłem to, co pograłem. No to jest przegrana, trzeba się poddać, niestety. No bo tutaj jak zagram sobie królem, to pionek dochodzi. Nie mam jak tego pionka zatrzymać. Zerknę, czy ja tam po prostu miałem jakieś szanse. Tylko przeczytam wasze komentarze. Tak, tak, już poprawiam tutaj wynik. Niestety wynik jest jaki jest. Tylko, że na 4 możliwe. Czytam wasze komentarze, już czytam. Tak, jesteś nowy na kanale, witam cię serdecznie. Partia Lichao, dobra, 2015, będę pamiętał.
Dobra, dobra. Jak pytali graczy, czy wolą mieć zły internet, czy złe relacje? Magnus powiedział, że woli złe relacje. Okej. Okay. Dobry wieczór. Dużo przegapiłem. Widzę dwie wygrane. Tak, oczko. No, 2 na 4. Tak, ten tydzień co wygrywa, prawdopodobnie. Zobaczymy. Trzymaj się, Szachuś. Ja muszę lecieć. No, dzięki, dzięki. Pozdrawiam. Dobra, zerknę tutaj. Tak, to cena jest wysoka dla białych, ale tu mnie interesuje. Tu lepiej pewnie mógł zagrać, przytrzymać to. Troszeczkę dalej zobaczę po prostu. No na pewno nie jest to partia, którą bym chciał grać. F5 było bardzo silne zresztą. Widzicie, widzicie, ale czułem, że tutaj jakbym troszeczkę wychodził z opresji. F6, dobra. Król H8 poszło. Dobra, on bierze F3, niefortunnie. Ja mogłem zbić pionka tutaj od razu. A mogłem zbić pionka, faktycznie. No dobra, G5, tak. No i już nie jest tak źle. Bierze F1 wrócił, bierze E4, tak. Ups. Wieża E3 trzeba było dalej cisnąć go tutaj wieżą. Dlaczego ja tak nie zagrałem w prosty sposób? To aż się prosi, żeby tam zagrać. Według mnie już bym tutaj prawie wygrywał. Tutaj jest Hetman H3, zobaczcie, silne posunięcie odciągające mi Hetmana i ten punkt leci. Nie zagrał, tak. No widać, mistrz międzynarodowy nie był najwyższej, tutaj chyba najwyższego kalibru. No trudno, trudno. Może ogram jakiegoś jeszcze silniejszego. Za słaby był widocznie. No trudno, partia słaba. Kurczę blada, ale szkoda mi takich partii, wiecie, naprawdę szkoda mi. Chociaż zasłużenie przegrałem, bo debiut zagrałem jak ostatnia ofiara losu. Hetman H5 już w trąbę. A, skoczek D6. No ładnie, ładnie. I skoczek G5 wystarczyło i też doprowadzę, tak. No zbił tutaj. Dobra, bez znaczenia. Przegrana była. Dobra, zapomnijmy o tym. Lecimy dalej. Po czterech rundach jest krótka przerwa, więc mamy chwilę czasu, ale jeszcze tak, jakieś 4 minuty przerwy. Hikaru gra, zobaczmy, czy gra Hikaru. Wow! Hikaru też przegrał. No to, ale nie jestem w jednym worze z nim, bo on ma 3 punkty, ja mam 2. A było 3 na 3 kiedyś. No dobra, 2 na 4. Tak, reasumując, 2 tygodnie temu był bardzo kiepski, nie, bardzo dobry turniej. Tydzień temu był kiepski turniej. Dobrze mówię? Odwrotnie. Kiepski, dobry. A, już się pogubiłem. W każdym razie wydaje mi się, że dzisiaj jest tak po środku mniej więcej. Obym się mylił, bo mam ochotę na więcej. No ale dobra, luzik, luzik, luzik. Zobaczymy, jak to będzie szło. Przypominam osobom, które jeszcze nie wiedzą, 3 grudnia robię turniej od 18 do 20 na Liczesie w formacie Arena. 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika z okazji roku Szachusia, pana Szachusia na YouTubie. Witam cię, Szpaku. Witam, witam. Ale startuje stream na YouTubie już o godzinie 17. Będziemy rozmawiać, analizować jakąś ciekawą jedną partię klasyczną wspólnie. Pogadamy, pośmiejemy się, mam nadzieję, i zagramy sobie turniej, gdzie będę też analizował wasze partie. No dobra. Czekamy na kolejnego zawodnika. Może znajdźmy tutaj przy okazji jakiegoś polskiego zawodnika, czy się tutaj męczy. Parchamow. Wygrywają ci zawodnicy. W ogóle słuchajcie, tutaj za pierwsze miejsce jest, jak dobrze czytałem, $750. Chyba dobrze to wyczytałem. O, Mati Barkra tutaj, zobaczmy. Mateusza Bartla, remisik. Też jest nagroda dla najlepszego streamera, ale ja nie jestem podczepiony pod czyskoma, więc się nie łapię. Chociaż tutaj dużo ludzi streamuje, więc nawet ci arcymistrzowie topowi niektórzy, więc słabe szanse. No 2 na 4, tutaj w prawym górnym rogu napisałem 2 na 4. Trochę powiększę. No cóż, 50% nie jest źle. Bywało gorzej. A jeszcze mamy, słuchajcie, z godzinę 20 dobrej zabawy. Sporo emocji jeszcze przed nami. Czy ktoś tu z arcymistrzów, przepraszam, jeszcze gra?
Gukesz. To jest chyba drugi w historii najmłodszy arcymistrz na świecie. I powiem wam, że grałem z nim partię klasyczną na żywo w Warszawie rok temu. Ograł mnie oczywiście, ale jakoś nie pokazał takich rewelacyjnych szachów. Grał bardziej pozycyjnie. No, bardziej mnie zjadł stres, grając wtedy z 13-latkiem, już arcymistrzem. No to człowiek troszeczkę jednak panikuje, aczkolwiek no, zobaczymy, jak kariera jego się rozwinie. Jak się dobrze samemu nauczyć gry w szachy, mając dobre podstawy? O, ciekawe pytanie. To ja powiem z własnego doświadczenia, bo uważam, że tak nie najgorzej się nauczyłem grać w szachy na jakimś tam poziomie. Przede wszystkim szachy trzeba pokochać. To jest jedna sprawa. Dużo grać, czyli praktykować. Najlepiej, jak jest okazja, to grać z kimś na żywo. Robić sporo taktyki, nawet okresowo, powiedzmy. Tak strzelam teraz. W ciągu miesiąca przycisnąć sobie tydzień lub 2 tygodnie mocnej taktyki, 2 tygodnie odpoczynku. Najlepiej robić to codziennie, oczywiście. No ale tak mniej więcej. O graniu już mówiłem. Robić zadania i przede wszystkim analizować partie klasyczne. To takie partie, które grali mistrzowie świata, poczynając od pierwszego mistrza świata, Steinitza, Capablanki, Kasparowa, Fischera, Spasskiego, nie tylko mistrzów świata, tam po drodze było wielu silnych arcymistrzów, Korcznoja, Karpowa i tak dalej. Tam oczywiście znajdziecie w internecie, teraz jest wszystko, więc to jest na pewno podstawa i do poziomu tam myślę, no strzelam teraz też, bo to zależy od predyspozycji danej osoby. Do poziomu kandydata wyżej można dojść spokojnie. Nie, najmłodszym polskim arcymistrzem, nie polskim, na świecie był Kariakin. Tam Gukesz spóźnił się chyba kilka dni dosłownie. Dokładnie nie pamiętam, ile to dni było, żeby wyprzedzić Kariakina. Kariakin zdobył arcymistrza mając 12 lat, chyba 9 miesięcy, ileś tam dni, coś takiego. Podobnie Gukesz, tylko tam więcej chyba dni mu zajęło. No to tak po prostu loteria, tak? Już wtedy. No ale to myślę, że nie ma znaczenia. Carlsen nie był najmłodszym na świecie zawodnikiem, a wszystkich wyprzedza o klasę tak naprawdę. Oglądam cię, Szachusiu, na YouTubie od paru miesięcy. Dziś pierwszy raz patrzę na Twitchu. O, serdecznie dziękuję. Next win. Pozdrawiam, pozdrawiam. Trzeba założyć konto na Liczesie grając. Tak. W turnieju zapraszam konto. Mile widziane. Polecam sobie też pograć kilka partii, żeby ten ranking mniej więcej ustabilizować, bo na Liczesie jest tak, że macie ranking z takim znaczkiem zapytania, to znaczy, że ten ranking jest jeszcze nieopierzony, że tak się wyrażę. Trzeba rozegrać tam ileś partii, żeby ten ranking mniej więcej się wyrównał na waszym poziomie. No i też przy porażce, jak zagracie pierwszą partię na przykład, no to możecie zyskać i 400 punktów do przodu. Potem się to mniej więcej stabilizuje, się zyskuje po 15 punktów i tak dalej. Jak zniknie ten znaczek, pytajnik, no to wtedy ta stabilizacja rankingu już jest w miarę. No ale to jest tam, mówię, kilka partii, może 10, nie wiem. Ach, nagadałem się. Pora chyba już tutaj zamknąć buzię i zacząć myśleć, bo punktów mało. Tak zauważyłem, że tutaj albo gram z zawodnikiem słabszym rankingowo, albo od razu z mocniejszym. To może wynika z tego mojego rankingu, który mam. To tak mniej więcej dobiera. Dobrze, czekamy na kolejnego przeciwnika. O, z telefonu. No i pięknie, można się położyć na kanapie i oglądać. Ja też tak lubię czasem z telefonu. Niestety te, słuchajcie, urządzenia elektroniczne uzależniają, nie? Człowiek patrzy tylko na tego Facebooka, maila i tak dalej. Dobra, jedziemy. Mamy mistrza FIDE z Niemiec. D4, więc oczekuję solidnej tutaj słowiańskiej. Albo zobaczymy co. Dobra. Hetmańsko-indyjska. Tak, oczywiście. Też solidna. Ok, tutaj Hetman C2 sobie zażyczę. No to tak, niech będzie. Trochę też trzeba przyspieszyć, żeby mieć więcej czasu potem na myślenie tutaj.
Dobra, wybijmy to, żeby mieć z głowy. Okej, okay, roszada się przyda. A3 z planem widełek. Powiedzmy tak, no muszę wyprowadzać figury. Zaraz, czy ja czegoś nie podstawiam przypadkiem? Tu jakiś koń A5 wchodzi. B3, B5. Jest to wielce prawdopodobne. No ale cóż, jak to w moim przypadku bywa? Trzeba mieszać. Nawet jak to będzie niepoprawne. Co tu się grało? Właśnie to chodzi o debiuty, żeby sobie troszeczkę przypomnieć. Pozdrowienia dla szanownej małżonki w takim razie. Miłej zabawy. No, lepiej może obejrzeć mecz piłkarski niż zmagania przy szachownicy. Ale fajnie, ludzie, coraz więcej ludzi gra w szachy, interesuje się. I dobrze, bo to rozwija. To rozwija przede wszystkim dzieciaki. Znaczy nas dorosłych również, tak? Nigdy nie jest za późno na grę w szachy. Dobra, przeciwnik się zamylił, zamyślił się, to co mnie bardzo cieszy. Tutaj zagrał. Co on kombinuje? Ha, już widzę. Skoczek B4 mi załaduje. Jak zbije tutaj. To ja mu wtedy tam walnę. B5. Nie będzie chyba przyjemnie. Zdążyłem wyprowadzić każdą figurę. Skoczek D2, no teraz może tak zagrać. To B3 zbije, tutaj zagram. I niech się męczy ptaszyna. Hetman A4 nie, bo tutaj B5 będzie. Ale proszę bez podpowiedzi, chociaż ja i tak nie czytam przed swoimi ruchami. Ale wiecie, to lepiej tak nie robić. Tutaj pograł, to tak. Od razu mam atak też na hetmana. B3 chyba trzeba będzie zagrać. No długo myśli, co mnie cieszy. W ogóle jak on zagra tak, to chyba skoczkiem mogę tutaj sobie zaszaleć. Mogę, bo jeżeli zagra tak, tutaj, to tutaj. Biorę jakość, chyba że tak zagra. To niech gra. Tu wisi pionek, trzeba uważać. Hetmanem jakoś tak. No dobra, stabilnie chyba. Jeszcze więcej czasu. To mi się podoba. Myśleć długo i robić słabe ruchy. Oczywiście mówię o swoich przeciwnikach. Czuję punkcik, słuchajcie. Aj, żebym tylko nie zapeszył. Ale nie, no, bez przesady. No tutaj już musi być dobrze. Mimo, że jest równo. No skoczek A7, graj chłopak. Dobra, tutaj, a tutaj rąbnie. No ma prawo. Aha, tu widełki, dobra. No wisi mi tu hetman niestety. Też się nad taką opcją zastanawiam. Zbije, ta wieża poleci. Dobra, to będzie chyba dobre. Dużo figur po prostu mu zbije. I na końcu jeszcze tą wieżę, więc będą dwie wieże za hetmana. Tu pionka mi weźmie. A, to będzie bardzo dobra pozycja. Chyba. No tutaj biorę wieżę, bo brać trzeba. On odbić królem musi, bo inaczej wieża na D8 i ma pozamiatane. Dobra. No i co? Jest dobrze. No tak, chyba trzeba grać. Piona weźmie, nie weźmie. To tak. Dwie wieże za hetmana to jest chyba, to chyba lepiej, zdecydowanie. No cóż, wymienię to. Tu trzeba zagrać stabilnie.
skoczku ucieka i potem B3. Kurczę blade. Może i przesadziłem trochę. O rety, chyba przesadziłem troszeczkę. Raz jak to grać? Może tak. Tu mi bije w ogóle. Nie widział. To teraz w takim razie chyba tutaj przegrywam. No nie, no przesadziłem zdecydowanie. Wiem jeszcze. A to tak. A dobra. Złapał mnie. A tutaj wchodzi. H3. Strasznie nieprzyjemne posunięcie. Aja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 j
nie, no przegrałem, no, z takim słabym zawodnikiem. Aj, kurczę blade. Szachuś, weź się do roboty. Cholera jasna. Co zrobić? 2 na 5, to powiem wam, tragedia. Tragedia. No, poczułem punkcik, zgadza się, to prawda. Ale już wam pokazuję, że na pewno ta decyzja, gdzie oddałem tego hetmana, była dobra, tak, czułem. Tylko po prostu pograłem jakieś strasznie złe ruchy potem, tak, tutaj, tutaj. I teraz tak, skoczek bije d4, tak poszło, dobra, zobaczcie, jednak dobra decyzja. On zagrał tu słabo, tak, tak. No i kwestia tutaj, jeszcze miał mniej czasu, no w ogóle, jak można przegrywać takie rzeczy? Tego nie rozumiem. Wszystko można było, wieża D2, tak, stabilnie. Już kiedyś takie partie to ja wygrywałem od razu. Bez sensu ruchy pograłem. Wieża D4 jeszcze pokazuję, to jakieś już dokładności. Ewentualnie. No, najgorsze uczucie przegrać taką partię. Tak, zgadza się, zgadza się. Czułem punkcik. No dobra, słuchajcie, trzeba zanurkować i zrobić 3 z rzędu zwycięstwa, bo innego wyjścia nie ma. No trzeba. Tutaj jeszcze jakbym się troszeczkę tutaj coś zagalopował. Jak teraz grać? Ciekawe. Król G2 pokazuje. Trzymać, po prostu czekać. On też się nie przebije. No tak, no zobaczcie, ta pozycja nie może być. No nie, nie można przegrać takiej pozycji. Ale E4 mi się też chciało zagrać. Tak też poszło. F3 każe grać. No tak, dlaczego nie zagrałem F3? Tu się nastawiłem na... tak grozi. W ogóle nie pomyślałem o defensywie, dlatego też tak poszło. Dokładnie. Kolejna partia. I bardzo dobrze, nie czekamy. Mistrz Fide, lecimy. Tak, 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 na pewno dwie wieże za hetmana to są lepsze, zdecydowanie. Okej. Tu zagram jakoś inaczej troszeczkę, słuchajcie, nie będę grał cały czas tego samego. No dobra, konie 4.
Niech będzie D5. Tak po prostu wszystko wymienia. Ok. Bliżej remisu. Widzę, że przeciwnik mało ambitny. Zapycha jak może. No dobra, aktywną figurę ma, więc trzeba próbować ją wymienić. O, coś czuję, że będzie... Dobra, król F7. Może pójść na wymianę? Też nie wiadomo, jak reagować. No to atakujemy. Jak nie wiemy, jak reagować, to atakujemy. Okej, to tym. Ciekawe, to będzie miał tutaj słabość. Dobrze to rozpatruję. Tego pionka F3 zagra. A, chyba okej. Zobaczymy. Strasznie dziwnie to wygląda. Aha, ojejku. Dobra, mam wtrącenie takie jeszcze. Dziękuję serdecznie za followa. Tutaj jeszcze mam takie opcje. Tu wisi przede wszystkim z szachem. Tak jeszcze mogę zagrać. Na tą wieżę. No nie wygląda to dobrze. Złapał mnie trochę w to. A, zaraz, przecież mam koniec D3. Nie, dobra, tu się ratuje. Tu bić chyba musi. Nie może tu bić. Dobra, to jest dobrze. Aha, tak może zagrać jeszcze. Zamknie wprawdzie sobie gońca na chwilę, ale... Wtedy król E7 chyba, jak zbije. Tutaj masz, człowieku, masz. Bierz. Bierz. I teraz zagraj mądrze, Krzysztof. Chyba trzeba... F5 podreperować. Okej. Okay. Powinno być dobrze. Jak zbije to gońce. No to widzi, trzeba. Tutaj również teraz. Tu leci pionek. Tylko nie mogę za bardzo go wziąć, bo wieża bije F3, bo dostanę E4. Łe? No to tak. Szefie, to zaraz zrobię z ciebie miazgę. Chyba. No dobra, konsekwentnie. Konsekwentnie. No teraz to na pewno jest lepiej. Tylko jeszcze Krzysztof, wykorzystaj. Sorry, że tak trzeciej osobie, ale... Najgorsze w szachach też jest to, że trzeba wygrać wygraną pozycję. To jest trudne. To tak jak w poprzedniej partii, to był dobry dowód na to, że już punkcik w głowie, a jednak tutaj grożono. No właśnie. A zaraz, przecież wieżę chyba biorę. Dobra, muszę to policzyć. Chwila. Wezmę wieżę, on mi da szacha. Tutaj, tu. Wiecie co, no albo ryzykuję, znaczy mogę też tak zagrać. Nie, no dobra, biorę wieżę. Chyba nie ma wiecznego szacha, no po prostu się załamie. O rety, tu zagram i będę miał wiecznego szacha. No jeszcze jak zagram tak, oddam tą wieżę, tu pójdę, a tu mi da szacha. Kurczę, no jednak słuchajcie, nie wyszło. O rety, znowu to samo. Niewiarygodne po prostu. Dobra, ryzyk, bo widzę jeszcze opcję chyba na ucieczkę.
Tak, jeśli tak, to tutaj. Jeśli da szacha, to tu. No muszę, już na siłę. To na siłę trzeba. Zaraz tutaj on mi zbije wieżą na G4, ja tu. Będzie się działo. Ciekawe, czy widzi taki ruch, ale jeszcze może związać mi wieżę na amen. Tu dam szacha. Też ratuję się wiecznym szachem w razie czego. Nie, tutaj uciekam. Co to za pozycja? No tak, ten ruch widziałem. No tu już mata mi nie daje. Gdzie ten król zawędrował? Co to za gra? Tu mam na szczęście opcję kontry. Więc on teraz może mieć problem, miejmy nadzieję. Taki ruch chyba nic nie daje. No nie, taki ruch nic nie daje. Dobra. No to co? Tu. Zaraz, ja daję mata na H2. Mam cię, ale jaja, ja bym w ogóle nie widział. Tylko analizowałem, słuchajcie, w tej sytuacji tutaj albo bicie. No przecież mat. Niepostrzeżenie, król dotarł na H3, ale będzie analiza. Analiza partii. Ja cię gwiżdżę, no mamy to. Król na H3 poszedł, żeby dać mata na H2. No ja tego nie widziałem i on, ale na szczęście w ostatnim momencie. No, powiem wam. Dobra, jestem ciekawy. Tylko czy. No takie partie cieszą akurat. Jestem ciekawy, czy tutaj był remis. Minus 4. Jednak słuchajcie, ta decyzja z biciem była dobra, tylko kwestia wybronienia się. Król H7, tu dobra, tak. A jednak dobrze wychodziło. Tu za mocne było uderzenie. Na spokojnie, jak człowiek sobie przeliczy. No wieża G4 też widziałem na szczęście, ale dalej jest minus 2, czyli wygrana tutaj na H3. Zobaczcie. No i dobra, on tu podstawił mata, ok, ale jakby zagrał wieżą na G2, komputer podpowiada, szach trzeba dać, bo z szachem bijemy pionka. Na, hetmanem się zasłania. No to wieżówka wygrana z pionem równym, ale ten dochodzący, aktywny król chyba. Powiedzmy, jakby zasłonił się wieżą, to chyba tego pionka biorę, tak. Dwa pionki, no dobra. No to tutaj, tak, opanowania więcej. I będzie dobrze. Okej, to 3 punkty na 6 w takim razie. Okej, mamy to. Także jest dobrze. Okej. No cóż, no. Spoko, ale partia masakra. Przyjrzyjmy się może jakimś super arcymistrzom. O, tutaj przegrał Fedosejew, jeden z lepszych zawodników, jeden z faworytów, Azeri Chess. No tak, Mamediarów wygrał. Mamediarów w ogóle gra bardzo ciekawe szachy, bardzo ostre. Zobaczmy po D4, jak on tutaj zaostrzył. Taka wydaje się nie ostra pozycja, ale bardziej. No tak, stabilna. Ale to trzeba grać w szachy. Nie no. Fajnie się jego partia ogląda. Polecam. Mamediarowa. Szachradija. O ile dobrze wymawiam jego. No tutaj gorzej zagrał, ale to wiecie, jak to jest. Podstawił. Śpionki. Dobra, tak szybko przewracam. Wiem, że to nie ma sensu, ale. Lecimy dalej. Zobaczmy. Chociaż powierzchownie, jak sobie tak przewracam, wiecie, partię, to mniej więcej widzę, jak co i co wyglądało. Tutaj remisik. Badur Dżobawa. O, zaproszę go do znajomych. Bardzo lubię tego zawodnika. Jest szansa jakoś w jego profil tutaj cyknąć? Jest. Aha, tu już chyba wysłałem zaproszenie, nie przyjął. A to ja się poskarżę.
Zaraz. Wykryto próbę logowania. Chwilę. Dobra, już chyba wszystko wróciło do normy. Zgoda. Spójrz na ten zestaw szachowy. Bol Urwek 178. Ale to jakiś link może mógłbyś podać ewentualnie, o ile tutaj można. Dobra, słuchajcie, mamy mistrza FIDE. Dobra, zagramy inaczej. Skoczek F3. Tym razem rozpoczniemy i zagramy B3. Ciutkę inaczej sobie pograjmy. No też sobie tak zagramy. Zwlekam z G4. O! Grajmy G4. Nie ma na co czekać. Trzeba mieszać. Czy on może wybić? Chyba mógł. A H6 dał mi jeszcze podpórkę do ataku. H5, G5, to nie bardzo. G5, tak zbije. No dobra, tu się zahaczę. Tutaj grozi bicie. Aha, sprytnie. No dobra, tak można. G5, hops. Hops. Tutaj się wszystko broni, no to długa roszada. Szybko gra, trzeba przyznać, ale ja się skoczkiem mogę władować za chwilę, jak dobrze pójdzie. Spróbować wieża H1 może. Tutaj zagrał. A może F4. O! F4 wygląda dobrze. Chyba teraz tu. Nie bardzo. Może tak. Chwila, żebym tu nie popełnił jakiejś gafy. Jak zbiję po prostu, to co się wydarzy? A może hetman? Nie, nie mogę. O, ale bym podstawił. Tak sobie zagrajmy. Z takim planem. Dobra. Coś mogłem pewnie docisnąć. Trochę czasu straciłem. Moje pionki są na czarnych polach. Tutaj głównie. Jego na białych. To lepiej dla mnie raczej. Goniec F3, wieża F1, wieża F2, żeby to pilnować. No i co to za pozycja? No może mi dać szacha na H1, idę tu. E5 jest chyba dobrym ruchem. Tak. Jak ma tego pionka bronić?
Tu jeszcze widzę. A, tu mat grozi. Kurczę, felek. Po prostu grozi mat. Znowu się władowałem na kontrę. Nie widziałem jednego ruchu. Ajajajajajajaj. O, rety, rety. No nie, no mam w trąbę, no. Nie wiem, jak się bronić. Masakra jakaś, nie wiem, no. Cholera jasna. Po prostu człowieka aż... Tragedia. Jakieś drapane na wiecznego szach. Cóż ja mogłem grać? No totalnie w topa. Masakra. Po prostu masakra. No bardzo mi przykro, moi widzowie, że was zawodzę. Niestety tragedia. No tragedia. Miałem gościa na widelcu. Nie wiem, o co chodzi dzisiaj, bo czuję, że nie jest źle ze mną, ale... Po prostu jeden ruch. Jeden ruch tu wydaje mi się, że decyduje o wszystkim. Zaraz zerknę. No niestety 3 na 7 jest źle. Jest źle, po prostu 3 na 7 to jest trochę dla mnie za mało. O, zerknijmy tutaj, jak to wygląda. To wygląda dobrze. Tutaj źle wygląda. F4 to jest zły ruch? Ostro. Naprawdę to aż tak źle wygląda dla mnie? Wydawało mi się, że to jest spoko. Ostro. No skoro komputer tak twierdzi, a teraz wyrównało się. Podnosi mnie czasami na duchu, jak nie zauważasz ruchu. Życzę ci jak najlepiej, ale jako początkujący jest to swego rodzaju pocieszenie, kiedy sam się mylę. No dobra, no ważne, że ktoś coś z tego wyciąga dla siebie. Cieszę się mimo wszystko. To tak samo mam jak pewnie większość, jak mistrz świata czegoś nie zauważy, to mówimy sobie, a on nie zauważył, ja też nie zauważam czasem. No tak, tak, tak. W sumie to zawsze wygrywa ten, co popełni mniej błędów. No zgadza się. Ale tutaj pokazuję remis. Wydawało mi się, że ja tu jakoś żyję. W ogóle ten ruch. Nie doceniłem, że hetmanem tutaj wjeżdża. Kurczę blade. Zbyt mało czasu, bo zagrałbym tak. Wydawało mi się, że to się trzyma i nawet mam jakieś szanse teoretyczne. Hetmanem każe bić nie wierzę. Wow, po jednym ruchu mam w trąbę, zobaczcie. Hetmanem, żeby król miał więcej swobody. Hetman G3. Już każe bić wieżą na C5. No tak, i nie widziałem, jak tu się bronić. Tu zapomniałem, że jest po prostu wieża D2.
No to już desperacja. Nie, to na pewno nie ma wieczniaka. Nie ma takiej możliwości. Nie przeoczyłbym raczej wieczniaka. No cóż, no, bardzo słaba partia, kolejna zresztą. Więc chyba pora grać swoje debiuty. Wrócić do swoich debiutów i cisnąć powoli, próbować w każdym razie. O, dobra. No nie załamujmy się, niestety. Trzeba grać dalej, trzeba walczyć, uczymy się, uczymy. Siedem rund było, jeszcze czekają nas cztery rundy. Nie no, debiut taki ciekawy oczywiście. Czarne muszą dokładnie grać. Grał tu w miarę dobrze, jak widać. Cóż to można powiedzieć, no. Nie potrafię wyjaśnić swojej dyspozycji. No nie potrafię. Może to wynika z tego, że człowiek po prostu uczy dzieci i sam już kuleje szachowo, no nie wiem. Mistrzyni międzynarodowa. No dobra, jeszcze tego by brakowało, żebym wtrąbił. Walczymy o 50% po 8 rundach. 4d6, dobra, lecimy swoje, nie ma co się pieścić. Normalna sprawa. Jakoś inaczej chyba trzeba pograć. Tak, spróbujemy. Aha, tutaj poszło w ogóle. No dobra, tak. Co oni mają z tym gońcem F6 tutaj? Może tak się po prostu gra. A chciałem jakiegoś arcymistrza dorwać. Dobra, tu wyprowadzam każdą figurę, żeby już nie było problemów. Skoczek mi się tutaj chce zasadzić, to zagrajmy sobie tak. To się robi. Wiąże mnie na każdą stronę. Przynajmniej, słuchajcie, będzie jakiś materiał do analizy i do poprawiania swoich błędów. No, jest jakiś plus z tego wszystkiego, tylko trzeba się przyłożyć. Trzeba się przyłożyć, nie ma wyjścia. Jak tu już zapędy ataku przestaną być takie mocne ze strony białych, no to tutaj skontrujemy, o ile się da. No bronić muszę. Taki jest plan jakiś, taki, wieżą tu. Zobaczymy. To ważne, że goniec trzyma tu diagonale. Jak wchodzi skoczek, aha, muszę tak. Bronić po prostu. Aha, tutaj wchodzi. To goniec G7 i tu muszę oddać dwie figury. Wieżę za hetmana. No ale oddaję ją. Znowu ofiary. Słuchajcie, znowu ofiary. Zawodniczka tutaj może zagrać wieżą na G7. Znaczy się gońcem na G7. Ja będę musiał wybić. Na szczęście mam takiego szacha i tutaj zamykam hetmana. Jest to jakiś plus, chociaż na chwilę. Aha, i tutaj mogę zagrać jeszcze. Tu teraz mogę zagrać. Zbicie jednej wieży będzie zawsze plusem.
próba wymiany hetmanów teraz. Dobra, to się troszkę rozwiązuje z tej sytuacji. Taki ruch się narzuca, tu żeby mieć jakąś swobodę, jakiegoś szacha. Otworzyć linię, skoczek. Tak. Zawsze aktywność figur przede wszystkim. Wymieniać chcę. To wymieniam. I tak. Jeden skoczek, D2. O, udało się. No dobra. Takie zwycięstwa to cieszą. Jest, 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 jest. Dwa punkty zdobyte z kobietami. Łe, nie dwa, sobie odjąłem, słuchajcie. Dodaję, dodaję, dodaję. Czyli mam ile punktów? 4 na 8? Chyba tak. Dzień dobry. Dzień dobry, Jakubek. 4 na 8 patrzę już, chyba tak, 8. Czyli jeszcze 3 rundy przed nami. No to całkiem, całkiem, całkiem jest szansa. No jakby się udało teraz skosić 3 rundki. No zobaczymy, zobaczymy. No ale chyba wiem, z czego wynika to, że nie widzę tyle na szachownicy, słuchajcie. Przegrzanie materiału. Też trzeba, uczciwie powiem, że troszeczkę no, nie trenuję sam dla siebie. Z braku czasu troszeczkę. No, to są niby wymówki, bo tak naprawdę jak człowiek by się spiał, to znalazłby ten czas. No ale to trzeba przysiąść. A4 czarnymi w pierwszym ruchu. A42 czarnymi, nie rozumiem, szpaku. Jakbyś jeszcze raz mógł napisać. To samo za siebie. Przypominam osobom, które są od niedawna na tym streamie. 3 grudnia, czwartek, godzina 18, turniej z okazji roczku Szachusia, pana Szachusia na YouTubie. A o 17 już startuje stream na YouTube. Na YouTube będzie stream. Będziemy rozmawiać, analizować partie, wasze partie, jedną partię klasyczną przygotuję, o ile dacie mi jakieś tam sugestie. Już jedna sugestia jest, Carsten Lichao, tak, 2015. O, to ja sobie to od razu zanotuję, bo mi umknie. Tylko jeszcze ta partia z jakiego turnieju była, bo przypuszczam, że panowie ze sobą rozegrali trochę tych partii. Żeby 2015, żeby nie umknęło, że to faktycznie ta. To co, gramy D4, G6 i dalej jak w królewsko indyjskiej bez skoczek F6. D4, G6. Nie rozumiem, szpaku, musisz mi jeszcze raz. Ja to jestem prosty człowiek i mi trzeba wyłożyć czarno na białym. Nie za bardzo rozumiem, bo to jest jakiś skrót myślowy pewnie. D4, G6 i dalej jak w królewsko indyjskiej bez skoczek F6. Aha, dobra, dobra, zakumałem. Dzisiaj zwoje wolno pracują. No można tak grać, oczywiście. Tylko ryzyko jest takie, że po D4 i G6, jak zagrasz bez skoczka na F6, przeciwnik może zagrać E4. I już królewsko indyjskiej może nie być, tylko na przykład obrona pirca, bo wtedy przeciwnik nie musi grać tym pionkiem na C4. A więc może ja to pokażę, jeśli jest opcja. D4, G6 i E4 dostajesz. Jak grasz tak, to przeciwnik gra tak i nie masz królewsko-indyjskiej, tylko pirca. Z F4 później to są już zupełnie inne domki, zupełnie inne schematy. Dlatego skoczek F6 po D4. Dobry wieczór, Zawitos. Witam serdecznie. Ktoś ma 7 na 7? No, jakiś Hindus, oczywiście. A, to już nieaktualne. Dobra. Czasem się słuchajcie. O, jakaś tutaj zawodniczka z... Czy to jest arcymistrz kobieta? A nie, kurczę. Giga mnie trochę zmyliło. No nieźle.
Czasem się tak zastanawiam, przecież te szachy są takie proste. Dlaczego człowiek nie gra tak jak ci najlepsi, nie? Odwieczne pytanie. Każdy ma tyle samo figur i taką samą głowę. No dlaczego nie można grać dobrze, tak jak oni? Moja sugestia, dobra, już zobaczę. Nestorowicz. A z którego roku ta partia? Ja sobie tę partię zobaczę oczywiście i wybiorę. Po prostu wybiorę sobie, która przypadnie do gustu. Dzięki za sugestie mimo wszystko. W komentarzach też na Facebooku możecie pisać, w razie czego to nie umknie. Tutaj mamy jeszcze wieżóweczkę. No remis, remis. A, może wyłączę wariantę, bo to się tak łatwo mówi. No król teraz musi wyjść. Łe! No to remis na pewno. To jeszcze białe będą próbowały wygrywać. Tu wystarczy zagrać tak dokładnie. No i białe próbują. To się mija z celem oczywiście, ale tutaj szach teraz. No i wieża. Na sekundę grają tutaj panowie już. No nieźle. Mat! Ajajaj! To jest to właśnie. No, słuchajcie, czarne miały lepiej. No takie partie widać nie tylko u mnie są. No dobra. Tu remisik, partie się zakończyły. Ósma runda. Ha, po ósmej chyba też jakaś króciutka przerwa, jakoś tam minutki czy coś. Nie pamiętam, ale obrona pirca i wygrana czarnych. Dobra. Po tych partiach jeszcze dłuższa przerwa. 2007 piszesz. Dobra, ja sobie zanotuję. Bliżej tego roku będę szukał tej partii. Spoko. No i fajnie. No i fajnie, fajnie, fajnie. Słuchajcie, jeszcze mamy trzy rundy. No, jeszcze dużo gry. Jeszcze dużo gry. Jeszcze się wiele może wydarzyć. A zerknę. Może zdążę zerknąć. Nie, no, nie znajdę siebie tutaj. Ile ja mam punktów? Mało. Cztery. No nie, no to się będę szukał. 5 minut z tym scrollem. Okej, okay, dajmy sobie z tym na razie spokój. Czekajmy po prostu na kolejną rundę. Teraz chyba białymi będę grał. Tak to powinno wyglądać. Partia Duda z Dingiem. Ciekawa była na Skill Open. Witam Cię, Black Stefie. O, witam Cię, witam. Cześć, cześć, Radku. Na Skype'ie do Ciebie napiszę po turnieju, to się umówimy na zajęcia. Ale może tak spontanicznie, to pewnie jutro. Dobra, ja napiszę, nie będę tutaj też może mówił. To napiszę na Skype'ie. Dobra, coś tutaj. Aha, partia Duda, tak? Duda Ding, ale dokładnie która partia? Duda Ding. Ze skilla to ja tam też zobaczę. Jakieś partie analizowałem też na YouTubie, słuchajcie. Duda z Dingiem. Nie, tej partii nie analizowałem. Macie rację, to ja ją znajdę. Okej, okay, tak, już sobie kojarzę. Grali jedną prawdopodobnie. Tak, w eliminacjach. Okej. No Ding też ciekawy zawodnik. Szkoda, że ten mecz pretendentów został przełożony, ale dzięki temu też, słuchajcie, no takie jest życie. Carlsen po prostu pewnie i przez następny rok jest tym aktualnym mistrzem świata. Dla niego marketingowo to jest coś wspaniałego, prawda? No ale kto by się spodziewał, że wybuchnie nam kryzys, prawda? No i cóż.
Carlsen musi czekać na zawodnika, ale myślę, że się wybitnie przygotuje na swojego przeciwnika. Wydaje mi się, że Caruana powinien, chociaż Caruana nie był chyba w tej najlepszej formie, żeby tych pretendentów wygrać. No wszystko jest oczywiście możliwe. Zobaczymy. No Sow wygrał z nim, tak. To ja już mówiłem o Sow trochę. Niesamowity talent po prostu. Tak troszkę mnie jego, powiem szczerze, taka arogancja, nie wiem, czy dobrze się wyrażam, jak grał z Jankiem Dudą i tutaj z Carlsenem. Z Carlsenem to się może zachowywał w miarę normalnie, ale z Jankiem to tam sobie, wiecie, kiwał głową, machał. Trochę mnie to zirytowało. No, tak zawodnik klasy światowej chyba nie powinien się zachowywać, ale z drugiej strony to jest Amerykanin, nierodowity, ale Amerykanin, oni lubią show, tak jak Nakamura, prawda? Tak, także, no... No cóż, kiedyś go bardzo podziwiałem, trochę człowiek poznał jego historii różnych, też zobaczyłem właśnie jak się zachowuje. No ale mimo wszystko, no talentu i umiejętności nie można mu odmówić, no każdy człowiek jest inny, więc nie oceniajmy, tylko po prostu oceniajmy po prostu jego grę i tyle. Aha, tak, to, że przedłużał ten czas, no wiecie, miał prawo, ale... No nie można tak robić, to jest nie fair zachowanie, nie fair play. Takie rzeczy się pamięta, to już... Ja bym wolał przegrać mecz i grać szybciej niż przedłużać, no, jakby grało życie tak naprawdę, no to też bez sensu. Chociaż Hikaru też tak robił. Trochę Hikaru się chyba poprawił poprzez to, że dużo streamuje i dużo się udziela w internecie, więc troszeczkę jego zachowanie chyba się zmieniło, tak mi się wydaje. Trochę zmieniłem o nim zdanie, no jest taki zabawny facet, no. W moim wieku w ogóle gość, z tego samego rocznika. No, Amerykańce. Amerykańce z super arcymistrzowie, tak. Amerykańce. No muszą się trochę tam wyszołmenować. Niech się szołmenują. Dobra. Koniec tej przerwy. Lecimy. Gdzie jest przeciwnik? Dajcie mi go, bo punktów mało. No, po co te przerwy tutaj? Po co te przerwy? Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja wiem, że tam chyba system sprawdza zawodników, tak mi się wydaje. Aktualnie 527 gra. I na prowadzeniu trzech zawodników. Szukajmy Polaka przy okazji, który jest najwyżej w danym momencie. Kilde Piotr, 6 na 8, proszę bardzo. Piękny wynik. 6 na 8, można? Można. Jedziemy. Mistrz Fide z Niemiec. Ach, ja to mam do nich szczęście. Go, go, go. Czas ci ucieka, proszę pana. D4, no to dobra, lecimy swoje. A znowu czarnymi. Za dużo tych czarnych dostałem. Od czarnych zacząłem. Mam wrażenie, że cały czas gram czarnym kolorem. Z F3. Ok. To tak. Zagrajmy tak. To jest kwestia, jaki wariant. Skoczek E2 już jest. Zagrajmy A6. Dobra, zagrajmy jak Gufeld nas uczył. Z planem B5, ewentualnie po jakimś G4. Taki ruch też jest. No to wyprowadźmy ostatnią figurę. To tak można, proszę pana? Widocznie można. Tak dostanę. Nie, wieża zbije po prostu na C5. A tak? Tak, ciutkę inaczej, niech będzie tak. On jeszcze nie ma roszadą, coś musi zrobić, no coś, a co ja mam zrobić? D5? Żeby mi tu zapchał pozycję totalnie? Ktoś mi pierwszy raz tak gra, znaczy taki plan widziałem, ale to trzeba też się przygotować do takich rzeczy.
O, widzę 100 widzów na swoim wyświetlaczu. To są rekordy rekordów szachusiowych. Serdecznie dziękuję, ludzie, że jesteście. Dobra, skup się, szachuś. Tutaj wybiję. Może z taką opcją wybicia, jeśli wbije wieżę, to gonię F8 i tam jakoś spróbuję coś szarpnąć. No, dziabnę. Może zagra wieża C3. No, tak tego gońca uruchomię tędy. Może to coś zmieni? A takie zawijaski tu powstają ciekawe. No B3 to tu osłabi, nie? No tego też nie można za bardzo wykorzystać w tym momencie, bo nawet nie wiem jak to zrobić. Może tak? Może się przestawię gońcem zwyczajnie. Wygląda to sensowne. Tutaj mam problem, będę musiał gońcem wracać. Tu będzie wisiało, tu będzie wisiało. No właśnie. No dobra, ale jak on mi zbije tutaj, to bije po prostu, no cóż ja mogę. Postawię piona. Ale zaraz, a tutaj kopnę? No kopnę. Żeby nie było tak za darmo. Strasznie dziwna pozycja. Pasywnie bronić. To moje partie dzisiaj są, słuchajcie. Strasznie dziwne. Strasznie dziwne, no ale. Skoczka trzeba było przerzucić. Tak grozi. Tak. Mam taki plan. Tu? To wybijam tego potwora. Łe, teraz tu już jest dobrze chyba. Tak czuję, że jest dobrze. No chyba mi nie bije tutaj na... Jeszcze wzmocnię. Jednak wyszło całkiem, całkiem. Zejdźmy z tego związania od razu. Opcję szacha. Szach. Tu. Chociaż z drugiej strony. Dobra, oddam tu. Wymienię tego hetmana. Niech będzie tak. Na różnobarwne gońce zagram, o ile mi pozwoli przeciwnik. Co tu się wyrabia? Dziękuję za follow'a, ale się przestraszyłem. Pół minuty. Pozycja gorsza. Niestety, ale walczymy. On zagra tu, to zbije. Tu? Ostro. Żeby nie było niespodzianek żadnych.
Dobra, wybijam to wszystko, co nie jest chyba zbyt dobre. No właśnie. Kurczę blade. Nie wyszło to za dobrze. No nie, no. Już tak nie można grać. Znowu to samo. Nie, no co ja grałem, dobra. O, rety, kotlety, kurcze blade. Tragedia. No, dzisiaj jeden z gorszych chyba dni, Started Tuesday. No, wybaczcie, wybaczcie. Co tu zrobić, żeby w te wtorki dobrze grać w te szachy? Kompletnie nie mam pojęcia. 4 na 9. Tragedia. Aż sobie zobaczę, co ja pograłem źle. Nawet nie wiem, kiedy coś się porobiło źle. Teraz jest normalnie. Koń jest D7. Tak? No właśnie. E5 każe grać. Koń E8. Czy to są pozycje w moim stylu. Ja nie rozumiem, jak można tak pokaczać. Czasami musi być gorzej, żeby następnym razem było lepiej. Nie ma co się załamywać. Trzeba grać. Znaczy tak, ja się nie załamuję. To jest tylko taka złość sportowa, chwilowa. Oczywiście, że tak. To za 5 minut będzie dobrze. Po prostu zły jestem na siebie, że tak słabo gram. To nie jest podobne do mnie. Wiem, że to brzmi nieskromnie, ale... No nie może to tak wyglądać. Po prostu gram jak jakaś, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, jak jakaś trzecia kategoria, no. No jestem w miarę wypoczęty. Jestem. Ćwiczyć więcej. No robię co mogę, biegam, skaczę, morsuję. No tak, ale szachów, no nie, doba niestety ma tylko 24. Dziękuję serdecznie za followa. Wyżej podałeś rok, szpaku. Tak, coś widziałem. Już zerkam. 2007 chyba. Aha, tu jeszcze ktoś mi podał tą partię. Już patrzę. Partia. Nestorowicz. To zapisałem. Duda Ding. Tak, to już podałem. To już zapisałem sobie. Morsuję od dwóch razy. zacząłem. Trzeba próbować nowych rzeczy, fajna sprawa. No ale na razie tak wchodzę dopiero tak na około minutę, bo nie wytrzymuję po prostu dłużej. Jeszcze organizm trzeba lekko przygotować. Gambit północny na koniec. A, zobaczymy. 2008 piszesz. Ok, już zaznaczam. Dobra, zobaczę, co ja tutaj pograłem źle. C5, no dobra. Zagrałem E6. O kurczę, dobrze zagrałem. Jednak w tej łepetynie nie jest tak źle. Ale no jednak, jak się człowiek nastawi na szachy klasyczne, no jak dalej? B4? No wiesz, A8, tragedia. Ale B4 z jakim zamiarem? Ciekawe. Ja lubię takie tutaj pozycje, naprawdę lubię, tylko musiałbym trochę więcej czasu, żeby to troszkę przeanalizować. No poszło tak. Koniec F8, dobra. No prymitywne zagranie, no ale co? Cóż innego mogłem zagrać? Dobra, koniec analizy, jak widać. Gambit północny, no to jedziemy E4, bo to jest partia, gdzie gram białymi, a to się już może nie wydarzyć więcej. O, jak G6 to H4 i lecimy, co tam będziemy przeciwnika, a, dobra, dobrze gra, to jest dobra reakcja, ale takiego ruchu się może nie spodziewa, nie no, nie będę przesadzał, zagrajmy tak. Dobrze, zagrajmy tak. Teraz skoczka fajnie przerzucę na G3. To jeszcze lepiej to wygląda. Cyk. Gońcem. I goniec C4. O.
No to hop. I gdzie zrobisz roszadę, mój drogi przyjacielu? Nie zrobisz roszady. U szachów cię zaatakował na H6 i tutaj wisi. Jedyna chyba obrona to jest goniec E6. No to już wygrywam. Po 10 ruchach. Dobra, nie wpisuj sobie punktów w tabelkę, szachusiu. Szachusiu, nie wpisuj. Na F7 wisi, nie wiadomo co z tym zrobić. Ale chyba wybiję gońcem i skoczkiem tu wybiję. Bo mogę wybić tym i zostawić sobie silnego gońca, ale ten zostanie. Nie, no chyba tak trzeba. Bijemy jak dają. Bijemy. Okej. No i tak. No i tu zrobimy związanie nieprzyjemne. Okej, wymienić chyba można, aczkolwiek nie ma co się raczej śpieszyć. Może po prostu F3. Krótką roszadę chyba zrobię. Nie no, krótką trzeba. Tym bardziej, że mnie atakuje na skrzydle. Dziesiąta runda trwa, Zibi. Dziesiąta runda. Pionek wzięty i się bunkrujemy. Nie no, próbujemy tutaj szarpnąć. Na pioneczek. No i świetnie. Wolna linia i trzeba grać po linii C. Jeszcze dwie rundy, tak. To jest druga, przedostatnia runda. Niestety nawet nie zagrałem Matis z żadnym arcymistrzem. A to głównie gram ten turniej, żeby właśnie spotkać arcymistrzów. Nie będzie łatwo. Na teraz czuję, że będzie dobrze, słuchajcie. Dobra, tak, jedziemy. Grajmy po prostu w szachy. W sposób prosty. Tutaj chyba muszę dziabnąć tego. Dziabnę tego skoczka. Wiem, że ten goniec całkiem, ale on tu na E6 chciał mi wlecieć. Tutaj będą jakieś pułapeczki. No właśnie. Z planem takim. Jeszcze hetman D2. Bronić piona trzeba, nie? Wieża C1 zagrać trzeba, żeby tam jakieś opcje były na C8. Aha, bierze mi tutaj. No dobra, ale on skoczek G4 za chwilę. Bujnie. No tak. Bić. O kurczę. Kontra się jakaś pojawia. G3 to tak. Dałem pograć. Dałem pograć. Jeszcze tak spróbuję dać tu szacha i mata na kontrę. No, trzeba kontrować, nie ma wyjścia. Wieża C6 tutaj z szachem. Nie, to nic nie da, nie ma co kombinować. Ile mam czasu? Minutę. Znowu mało czasu. Czy coś on tu może mi zrobić? Dobra, nie wiem, tak, zagram. Już nie wiem kompletnie co grać. Tu wziął piona. Tak.
Co tu grozi? Grozi mat. Cięcie wieży. Ile czasu? 30 sekund. Znowu grozi mat. Okay. Wracam. No dobra, jest wieża więcej. Dobra, jest zwycięstwo. Dałem przeciwnikowi mimo wszystko pograć, no ale jest punkt. Ok, więc jeszcze może będzie na co popatrzeć chwilę. No 50% walczymy. O, 6 punktów już sobie wpisałem. Walczymy o więcej. Walczymy o szósty punkt. No dobra. No dobra, dobra, dobra. Zerknijmy, jak tam czołówka się zachowuje. Któż to jest? Jakiś Szwed? Nie, to nie jest Szwed. Co ja? Ale flaga Szwecji. Jan Niepomniaszczy się wyprowadził do Szwecji. Został Szwedem? Bliżej ma Carlsena. W każdym razie. Czy planuję robić IMA? Tak, planuję robić IMA. Już zaplanowałem to sobie dawno. Ale plany są nie takie proste w realizacji. Dziękuję serdecznie za followa, 2PS. Witam serdecznie. Jak się skończy tylko ten gorszy czas dla wszystkich Polaków i dla całego świata, turnieje wrócą do normy, to jedziemy z tematem. Tylko trzeba się przygotować. Kondycja fizyczna, moi drodzy, przede wszystkim mówię o sobie, nie każdy musi w ten sam sposób reagować i się zachowywać szachowo. Kondycja fizyczna, debiuty, debiuty i jeszcze raz debiuty i taktyka. I będzie dobrze. No i trzeba mieć trochę czasu. Trzeba mieć trochę czasu na to wszystko. Okej. Czekamy na końcówkę tej rundy. No tak, tutaj wyjadacze wygrywają, wygrywają. Tari Arian, a może jakiegoś Polaka znajdziemy? Kildę Piotra może znajdziemy, o ile jest. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Pewnie już partię skończył. Może po tabelce, może ma 7 punktów. Miał wtedy 6. Szukamy siódemki. Czy Kildę Piotr ma 7 punktów? Szachy w internecie też są takie troszeczkę specyficzne. Ja nie lubię za bardzo. Wolałbym grać na żywo. Po prostu bardziej czuję te szachy. Chociaż ciężko już teraz powiedzieć. Powóżka Penko 6,5 na 10. Ładnie. No nie widzę, chyba Kildę Piotr przegrał partię. Piotrze, a co to pytanie? Nie myślałem o tym, szczerze mówiąc, ale chyba nie. Polak na 69. Już patrzę, patrzę, patrzę. Nikolaj, to jest Nikolaj Alavdin. Tak jest, pozdrawiamy serdecznie. Mieszka w Polsce już od hu i jeszcze więcej, więc już jest Polakiem naszym. Czy mądre podejście? Wiesz co, nie wiem, no każdy kij ma dwa końce. Nas odpukać to nie dotyczy, znaczy w sensie nie dotyka na ten moment, więc dziękuję serdecznie za followa. Fuk, K, Paint, jakie macie te niki. Podobno na Białorusi mają dobry sposób na wirusa. No tak, 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 tak. Wiadomo, wschodnia ściana dobre ma sposoby. Pokażesz, jak wygląda podium. Aha, dobra, sorry. Nie zdążyłem, wybaczcie. Emilio Chess. No to znowu białymi, to gram E4. No, jedziemy gambit północny, o ile się da. D5. Ojej, skandynawska. No biorę. Jak dają pionki, to biorę.
Nie jest to totalnie mój debiut, słuchajcie. No bije. Daję pionki, to bije. Będzie mnie tutaj męczył pewnie związaniami, ale ja jednak mam tego pionka więcej, więc będę go tutaj też próbował utrzymać. Piona jeszcze na A7 można było dziabnąć, ale co za dużo, dużo to niezdrowo prawdopodobnie. No i już widać, że przeciwnik stracił według mnie tempo. No to C3, nie wpuścimy go tutaj nigdzie. No i ze związania schodzimy, grozi kolejna wymiana. Może ja nie powinienem grać swoich debiutów, słuchajcie, w tym turnieju. Tylko przerzucić się na E4, na Title Tuesday chociaż. Razem z Alechinem to moje dwa koszmary na E4? To są najlepsze debiuty dla białych, słuchaj, najlepsze. Tylko w ten sposób. No to skoczek G5 tu wymienimy i tutaj rąbiemy. Znaczy, tam nie zbije tego jeszcze, ale jest blisko. Jak ktoś gra E4, to powinien się nastawić na te debiuty. Znaczy nastawić, no powinien się cieszyć, jak ktoś się gra, według mnie. Roszada długa czy krótka w skandynawskiej? Krótka. Nieaktualne, już ok. No i wymieniam wszystko, mam pionka więcej i wymieniam wszystko, prosta gra. Aby końcówkę tylko wymęczyć jeszcze w sposób korzystny. No i szach. Pion więcej, już aktywność lepsza. Ciach. Proszę bardzo. No i wymieniamy. Musi wymienić, bo inaczej. Dzięki Rafix XF za followka. O, dziękuję Mateuszu Kołosowski za rajda. Wieża E6. Dobra, grzecznie wrócę. Witam widzów Mateusza, witam serdecznie. Okej. Dobra, muszę jakoś pograć. Król do centrum, jedziemy. Nie ma co się szczypać. Może tędy po prostu przejdę teraz. A4. Muszę zrealizować chociaż to jakoś w miarę poprawnie. Dzięki serdecznie za followka. Witam, witam. No pion więcej, goniec. Myślę, że jest lepszy. No, realizacja powinna być w miarę łatwa. Dziękuję, dziękuję ludzie. Pozdrawiam. Może tak, żeby te G5 nie było. A skoczek wtedy też wejdzie. No jak się gra jak fujarka, to zaraz jeszcze tutaj się staną złe rzeczy. No i dobra, wymieniam. I cóż to za końcówka? Myślę, że... A, podstawiłem pionka! Skoczku, czy ty uciekniesz teraz? Tak, tak, tak. Źle, źle. Dobrze. Chyba. Nie wiem, czy Weronika gra w Title Tuesday, ale pomyślimy za chwilkę, ale jeszcze gramy, słuchajcie, jeszcze gramy.
No do góry. Oczywiście on nie musi bić, tak? Bo jak zbije, to jeszcze gorzej. Ale tak, jak zbije, to tu pionek idzie do góry, więc idę tak. O, w ten sposób będziemy grać. No i jeszcze więcej czasu, więc można sobie spokojnie pokminić. Wydaje mi się, że to jest wygrana końcówka już. Tak? Aha, w ten sposób poszło. No muszę. Do góry. Tutaj można zagrać. Tu i tu. Chyba tak. Tu. Chyba tak. Daję mata na końcu. Haha, mam cię. Mam cię, panie kolego. No, na końcu wyszedł piękny mat, słuchajcie. Cyk. Mamy to. Mamy 6 punktów. Niezmiernie się z tego cieszę po dziś fatalnej, niestety fatalnej grze. Fatalnej. No ale 6 punktów to jest więcej niż 50%, także świetnie mimo wszystko.